Dzień dobry, ja nazywam się Muzek Targos, witam serdecznie na moim kanale Oran Muzek. A dzisiaj gościni w zasadzie, tak? Pani Izabela Kisio-Skorupa. Witam serdecznie. Tak jest, witam. Muszę z góry powiedzieć, że nie znałem pani wcześniej, bo byliśmy umówieni z Patrykiem na nagranie backstage'u, zrobienie rozmowy z nim o show biznesie. I tak zupełnie szczerze nie kojarzyłem, ale ja jestem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, w ogóle gdzieś tam poza zupełnie. Ale, że tak powiem, jestem pod pełnym wrażeniem. Po pierwsze fanów, którzy dosłownie z ulicy przychodzili zrobić sobie zdjęcie. No i z drugiej strony... No to jest nagminne. Tutaj normalnie, gdyby to był normalny dzień, albo sobota, albo niedziela, to by tutaj było cały ten... Tak, dlatego, że oni mają lekcje, oni mają zajęcia. No tak, no ale właśnie, no to... Od pani chciałbym się dowiedzieć, skąd polega pani fenomen, bo z tego, co tam zdążyłem sobie wygooglować w Wikipedii, to jest pani przedstawiana jako aktorka, postać telewizyjna, celebrytka. No tak, no art and business. Art and business. Tak, jestem znana, bo piszę, robię różne rzeczy, mam posłuch u młodzieży. A z czego to wynika? Młodzież lubi mnie, no bo jestem... Fajną 63-latką. Nie, jestem 30-letnią 63-latką. Nie, odwrotnie. 63-letnią 30-latką. O. No. Nie, bo to właśnie, bo też tak właśnie z Patrykiem rozmawialiśmy o prawdzie w show biznesie i tak mi się właśnie wydaje, że gdzieś pewnie chyba stąd wychodzi ta popularność, to, że tak. Jest taka po prostu prawdziwa. Tak, poza tym ja wypromowałam córkę, aktorkę, która jest aktorką, więc już w tym biznesie i show biznesie pracuję tyle lat, że po prostu... No w wielu dziedzinach po prostu pracuję, robiłam różne rzeczy, no i ludzie mnie znają, a poza tym też i piszę, jestem otwarta, taka postępowa, obym powiedziała, no ja jestem druga Madonna, no dosłownie, polska Madonna, dosłownie w takim samym wieku jesteśmy i taka jestem. Świetny kadr, bo jak pani mówi polska Madonna, to za panią są wieże katedry poznańskiej. Naprawdę, o Jezu, i jeszcze w dodatku jesteśmy nad Wartą, proszę bardzo, tam lato. No, piękne miejsce w ogóle nad Wartą, chłodnie przez to właśnie, bo nad wodą. No naprawdę cudowne miejsce, nie wiem, ci nie spodziewałam. No to mówimy powiedzmy o tym, że gdzieś tam z tej autentyczności wynika pani popularność, ale tak w zasadzie... No i wszechstronności, bo jestem wszechstronna, tak. No mówię, i śpiewam, i tańczę, i gram, i maluję, no... I biznesem się zajmuję, i show biznesem, i jestem też znawcą, pedagogiem, tak, bo jeździłam gdzieś na kolonie przez wiele lat i na obozy, także no młodzież mnie po prostu lubi, no. Lubi wręcz, no mówię, no bardzo mnie lubią, naprawdę. W pełnym szoku, kiedy się zaczął dziać, że przerywali nagranie, żeby sobie zrobić z panią zdjęcie tylko i wyłącznie. No, to jest prawda, lubią mnie bardzo i jak się przytulają, no i przytulać się chcą i chociaż na chwilę tej mojej energii w ogóle i w ogóle pobyć na chwilę, a się trzęsą po prostu niektórzy, dlatego że no lubią mnie, po prostu to jest dla nich duże przeżycie spotkać się ze mną. Absolutnie. A właśnie, no bo tutaj w trakcie rozmowy, jak nagrywaliśmy zboro, między innymi właśnie się pojawił ten kontekst hejterstwa, też kontekst właśnie tej... No to jest najgorsze w tym wszystkim. W chwili obecnej największe zasięgi robią ludzie, którzy są prawdziwi. Którzy nie patrzą co mówią, tylko się niczym nie przejmują i tak dalej. Słuchaj, mamy przykład chociażby Izy. Mhm. Jesteśmy tutaj dlatego, że wyprodukowaliśmy reality show, gdzie nikt nigdy w ogóle nie wpadł na pomysł, żeby zrobić z nią reality show. Większość Polaków ma Izę za kompletnie inną osobą niż jest naprawdę. Mhm. Słuchaj, 2 tygodnie spędziliśmy na planie 35 odcinków, gdzie w ogóle w Polsce się czegoś takiego nie robi. 35 odcinków spędziliśmy na planie z Izą, która nie jest psychopatką, jest ciepłym, cudownym człowiekiem. Tylko... Kto jest psychopatką?
Właśnie mówię, że nie jesteś psychopatą, mówimy, że nie jest. Tylko ciepłym i cudownym człowiekiem. No są ludzie, twoi hejterzy, którzy tak mówią. A ja mówię... Oni są właśnie psychopatami. To są psychopaci, charakteropaci i to jest w ogóle patologia. To dopiero chciałem powiedzieć. Że w ogóle, że ktoś coś wie i ktoś osiągnął i gdzieś był, robią to tylko po to, żeby pod górę, żeby zrobić komuś ten, a poza tym w ogóle chcą zaistnieć. Nikt by o nich nie słyszał w ogóle i nie wiedział. A jak się podepną i coś napierdolą głupiego, a później jeszcze to rozniosą po mediach, czy tam po młodzieży, napuszczą szczyli, to później takie są efekty, ale oni są wszyscy, wiesz o tym, że są w tym. Przyszło mi zawiadomienie z prokuratury, oni wstrzynają śledztwo. O! Tak, wstrzynają. No. Rafała. No i to jest przykład, niesamowity. Wyobraź sobie... Rafała już mają wszyscy dostać. Wyobraź sobie ta dziewczyna, która tutaj stoi przed tobą. Mhm. I wyobraź sobie ta sytuację, czy słyszałeś taką... Mam tutaj świadków. Ewa, Przemo, Lopez, Margaretka, Denis. Wyobrażasz sobie w polskim showbiznesie przykład, w którym ktoś chce kogoś uprowadzić? Uprowadzić? Tak, uprowadzić. Całkowicie mówię serio. Ją chcieli uprowadzić. My byliśmy na policji, kiedy otrzymywaliśmy telefony od człowieka, który podawał się za dziennikarza głosu Wielkopolskiego i chciał ją uprowadzić. Wiesz, to się okazało, że to jest... I wiesz, co się okazało? Że to był facet... Od Kononowicza, nie pamiętam, tak, Dewusz, Adrian jakiś tam. Adrian Dewusz. Jakiś tak. Trupiarz, który spala zwłoki. Krematorium. Gościu, który ma swoje krematorium, bo my to wszystko przez policję odkryliśmy. Do tych komorników. Nie, on chciał ciebie uprowadzić. On ją chciał wziąć i żeby wsiadła mu do samochodu. I to nie jest wcale, rozumiesz, to nie jest wcale coś wymyślone, tylko my tu mamy, rozumiesz, tu ci wszyscy ludzie byli świadkami. To jest, dla mnie to jest, dla mnie, którego mnie już nic nie dziwi, to było wielkie zdziwienie w ogóle, że coś takiego się może zdarzyć. I wiesz, i dlatego mamy tutaj przykład. Ja jestem człowiekiem, który wiesz, no ja jestem odważny. Są ludzie, którzy chcą robić z innych debili. Ja uważam to naprawdę za bardzo złe, bo z ludzi nie można robić debili. Jeżeli ludzie są kolorowi, pozwól im być sobą. Pozwól im być sobą. To będzie miało taką samą oglądalność i nie trzeba z nikogo robić debila. Bo ja uważam to naprawdę debilami nie są, tylko wybitnymi, utalentowanymi jednostkami. I bardzo skromnymi w dodatku. Bardzo skromnymi, no, a absolutnie. A co mam mówić, że to, że jestem cicha woda? No nie jestem, no. No ja wiem. No nie położyłabym się teraz i nie prosiłabym o coś, tylko po prostu staram się, co robimy, że jestem na emeryturze już, bo przechodzę na emeryturę, bo mam 63 lata już, więc już próbuję coś robić dalej, żeby dodatkowo i pracować i coś zrobić i zarobić i iść w różnych kierunkach, gdzie jestem, bo jestem utalentowana, jestem i śpiewam, i gram, tylko i piszę. Wiesz, co ją różni od tych wszystkich innych osób? No? Jakbyś jej się zapytał na przykład, jaką chce nagrać piosenkę, ona ci odpowie na to. Jaki chce film, ona ci odpowie. Bo ona nawet jeżeli tego nie zrealizuje, to ma na to wszystko pomysł. Mhm. I to jest niesamowite, rozumiesz? To jest właśnie to, o czym ja mówię, że są osoby takie, które mają swój pomysł na siebie, a są takie, które nie mają. No i... To jest hejterstwo, to jest najgorsze, to jest największe skurwysyństwo, bo po prostu takie miernoty, co nie mają ze sobą co zrobić, to po prostu się czepiają tylko po to, żeby zaistnieć, albo żeby dokuć, albo żeby ubliżyć. Często pani spotyka właśnie takie tak. Hejterskie, ale pytanie... Tak, Doda ma hejterów, Edyta Górniak ma hejterów, no to... To co się robi ma hejterów, ale zastanawiam, jak to bardziej wygląda, czy to są faktycznie na żywo kontakty, czy raczej to wszystko się odbywa w internecie? Przede wszystkim w internecie, no. A na żywo też pani ma taki... Nie, na żywo nie. Nie mam takich, przychodzą i są bardzo mili. No właśnie, bo to jest często... Albo jeszcze mówią, Boże, ja nawet nie wiedziałem, że pani jest taka fajna, albo że pani jest taka śliczna. Tak właśnie... już mówią mi właśnie, że pani fajnie wygląda, na żywo pani lepiej wygląda niż w tych nagraniach. No takie rzeczy, lubią mnie, naprawdę. No ja właśnie też sporo właśnie o tym rozmawiałem, że gdzieś tam na podstawie moich poprzednich rozmów, czy z muzykami, czy z zawodnikami różnymi, czy generalnie sławnymi osobami właśnie, wszyscy mówią o tym, że... Wszyscy mają
wchodzę coś dopowiedzając, nie wiedząc o tym, co kto robi, jaki jest i co przeszedł. Tak. Że ten hejt nie dotyka de facto fizycznie, nie? Tylko to są jakieś w internecie, a na żywo no to każdy jest raczej się to nie trafia. Nie wiecie, bo tam zrobili blokady. Dokładnie. Więc w ten sposób. No właśnie, no to pytanie, co w ogóle panią tutaj sprowadza do Poznania? Co mnie sprowadza? No robimy program. Izabela TV Star, no właśnie nagrania takie różne właśnie, jak Feniks powstały z popiołów, o ludziach właśnie jakichś tam maltretowanych, właśnie hejtowanych, które powstają i tak wychodzą i są i tak wybitne. Robimy program Niezwyciężeni o kobietach. Tak, jak Feniks powstały z popiołów. Miałam tu paru gości takich wyjątkowych właśnie. No dzisiaj miał być Sławek Obolski, miał przyjechać taki stylista, piękny chłopak z Warszawy, no ale on ma jutro czesanie tam tych zawodniczych, jakieś bielizny, no to są dla niego dość duże pieniądze, no i nie wiem co, dzisiaj jakąś miał jakieś wesele czy tam coś i musiał rano zrobić fryzury i miał tu przyjechać. Może jeszcze zresztą przyjedzie, ale przede wszystkim co chciałam mówić to... nie chcemy tych hejterów, mamy ich po prostu dosyć. Aha, a programy jakie? Program Niezwyciężony o kobietach, które po przejściach, po strasznych przejściach, naprawdę, jak będziecie słuchać te programy, to są naprawdę przejścia takie, które wywołały traumy i z którymi musiały sobie poradzić. No, Izabela TV Star, teledyski. Ostre jazdy, zajebiste, bo i prawo jazdy, i w ogóle jazdy, i wszelkie jazdy, no. Czyli praca pełną parą, nie zwalnia pani tego? Nie. Nie, myślałem, że coś tam, ktoś tam nas z backstage'u, ale jednak nie. To jest cały czas pełnogwarno, fani też jeszcze zostają cały czas. Pani. No właśnie, czyli cały czas jest pani aktywna, można powiedzieć zawodowo. Ale właśnie ten projekt o tych kobietach, który najpierw Boro mówił, że miał być złamany, teraz jednak będzie... Nie, złamane na pewno nie, złamane nie, tylko niezwyciężone. Ten projekt bardzo mnie zaciekawił, tak. Że no, historię 9 kobiet, tak, jeżeli dobrze pamiętam, które przeszły, można powiedzieć, piekło w swoim życiu. Tak. Jakby pani właśnie mogła troszeczkę więcej o tym powiedzieć. No każda z nas przeszła różne sytuacje, ja, motoryzacja, faceci, ciągle na trasach, trochę ciągle w trasach, ciągle walka z facetami, oceny, o to, tamto, no to było najgorsze, no trochę i takich życiowych różnych sytuacji, no i hejt, ciągle hejt. Hejt nikogo, kto siedzi po prostu za... komputerem i zajada chipsy i po prostu nie ma co do roboty i w ogóle nie ma pojęcia o tym, co mówi. Po to tylko, żeby dopiec komuś, kto naprawdę na żywo, realnie pracuje i naprawdę daje z siebie wszystko. Nie, absolutnie zgadzam się, że hejt jest rzeczą potworną, czyli rozumiem, że zarówno rzeczy takie powiedzmy rozrywkowe, właśnie jak ta ostra jazda chociażby, ale też właśnie rzeczy takie poważne. Bardzo poważne, to w ogóle wszystko jest bardzo poważne. Tutaj nie ma żadnego dziadostwa, ani żadnej komedii. Tu wszystko jest, nawet jeżeli jest powiedziane, czy tam ubrane w jakiś humor, to jest wszystko bardzo poważne. I bardzo odpowiedzialne. No właśnie, no to nie będę zabierał więcej czasu, bo tutaj widzę, że jeszcze cały czas czekają. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. To dla mnie jest pani odkryciem absolutnie. Powiem szczerze, że pierwszy raz mam, że tak powiem, możliwość panią poznać i od razu na żywo, także jestem zupełnie szczęściarzem absolutnie. No dziękuję bardzo. Pani Izabelo, życzę nadal pogody, ducha, siły, żeby nadal pani była w stanie podołać tym wszystkim projektom i robić takie niezwykłe rzeczy. Moim gościem była pani Izabela Sio-Skrupa. Miło mi i wszystkich słuchaczy i gości pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ja zachęcam oczywiście. I obserwatorów. Do komentowania, udostępniania także. Tak, i zachęcam oczywiście do subskrypcji. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani serdecznie.